gdybym teraz zapytał was, kto z was jest w tak szczęśliwym położeniu, że nie przeżywa żadnego problemu, zdrowie doskonałe, problemów zero, podniesie się jakaś ręka? Jakoś się nie podnosi. Moi drodzy, świadom tego chcę zaprosić was do słowa. Słowa, które, jak powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo znane. Hebrajczyków, 4 rozdział, ostatni werset 4 rozdziału. Werset 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nowszy przekład, konkretnie to jest parafraza słowa życia, tak nazywa się ten przekład, brzmi tak. Z otwartym sercem biegnijmy do tronu łaski, a znajdziemy pomoc w odpowiedniej porze. Głównie przesłanie, które dzisiaj chcę przekazać sobie i wam, to jest właśnie to. Biegnij, a znajdziesz pomoc. Biegnij do Jezusa, a znajdziesz pomoc. Gdybyś już dzisiaj nic więcej z tego kazania nie chwycił, nie zapamiętał, to pamiętaj. Jeżeli masz problem lub będziesz miał problem większy czy mniejszy, biegnij do Jezusa, a znajdziesz pomoc. Ten fragment, który przeczytałem, tak naprawdę by potrzebował chyba 3 kazań, żeby go odpowiednio zrozumieć. Zobaczcie, on ma tutaj jakby 3 elementy. Pierwszy, ten najważniejszy, który chcę głównie podkreślić, to główne, centralne przesłanie, to jest biegnij, a znajdziesz pomoc. Ale on jest poprzedzony pewną frazą. Przyjdź z ufną odwagą. Z ufnością i odwagą, jak mówi inny przekład. A kończy się takim jeszcze jakby uzupełnieniem, że to pomoc otrzymasz w stosownej porze. Widzicie jakby 3 elementy. I tak naprawdę to wymagałoby to 3 kazań, 3 zwiastowań. Mogę 3? Jasne, super. To co? To rozpoczynamy od pierwszego, tak? Pozwólcie, że rozpocznę trochę od końca. A znajdziesz łaskę ku pomocy w stosownej porze. W stosownej porze. Może ten fragment jest, ta myśl jest najmniej istotna i najmniej ważna w tym kierunku, żeby znaleźć pomoc. Ona może najmniej jest tutaj godna podkreślenia, ale jest bardzo ważna w sytuacji, kiedy pomoc się opóźnia. Jest bardzo ważna wtedy, kiedy na tą pomoc, na odpowiedź trzeba zaczekać troszkę. Świadomość tego i zrozumienie tego, od czego rozpocznę, jest niezwykle ważne i daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, daje nam takie poczucie równowagi, żeby się nie zachwiać w wierze, kiedy pomoc nie przychodzi wtedy, jak my chcemy. Czy jak ja bym się cieszył, w cudzysłowie, gdyby tu było napisane, znaleźli łaskę ku pomocy natychmiast. Super, nie? Ale tak nie pisze. Tak nie pisze. I tak naprawdę to jest lepsze, bo Bóg wie, kiedy ma przyjść z pomocą. Bóg doskonale wie, kiedy ma przyjść. Wiecie, ale w naturze ludzkiej jest, żebyśmy chcieli, żeby było już. I często tak jest. Bardzo często tak jest. Chyba dożywacie tego. Ja bym mógł sypać świadectwo za świadectwem, gdyby był czas. O tym, jak Bóg przychodzi bardzo szybko, wręcz natychmiast. Jest słowo z Izajasza 65:24, jeśli ktoś sobie to zapisuje, które brzmi, i zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. To jest Boże Słowo. I ono się wielokrotnie realizuje, że jeszcze nie skończysz się modlić, a masz odpowiedź. No ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak bywa. Moi drodzy, Bóg nie jest automatem do rozdawania pomocy. Wiecie, masz piątaka, wrzucasz, wyskakuje ci tam kola czy tam coś. To działa natychmiast. Bóg nie działa tak. Bóg ma swój czas. Bóg ma swój najlepszy czas. Wiecie, my, kiedy przychodzimy do Boga z naszą prośbą, z naszym czasem dramatem, to musisz wiedzieć to, że On słyszy. I On wysłuchuje. I to słowo z Izajasza, co zacytowałem, jest prawdą. Zanim skończyłeś mówić, On cię już wysłuchał. Ale na odpowiedź możesz zaczekać.
Musimy wiedzieć, że jakby czas Jego odpowiedzi i sposób odpowiedzi należy do Niego. Jeżeli tego nie uchwycimy, jeżeli tego nie zrozumiemy, to wcześniej czy później przeżyjemy rozczarowanie. Nasza wiara zacznie się chwiać, bo Bóg nie odpowiada. Bo Bóg nie jest taki, jak ja sobie Go wyobrażam. Pamiętacie tych dwóch uczni, którzy szli do Emaus? Kiedy odchodzili z Jerozolimy, z miejsca, w którym wydarzyły się największe cuda, największy cud, Chrystus zmartwychwstał. Oni z tego miejsca odchodzą. Zrezygnowani w poczuciu zawiedzenia, rozczarowania, kiedy rozmawiają z Jezusem, tak nawiasem mówiąc, niesamowite, że Jezus za nimi szedł. Jezusowi zależało na tych dwóch ludziach, tych dwóch sfrustrowanych facetach. Zależało mu na nim. On poświęcił swój czas, żeby ich zatrzymać, żeby wrócili z powrotem do Jerozolimy, gdzie niebawem miało być wylanie Ducha Świętego. Ale kiedy oni z nim rozmawiają, wylewają swoje serce i mówią, a myśmy się spodziewali, myśmy mieli oczekiwania, że oto on zrzuci jarzmo Rzymian, okupanta pogoni, a my może będziemy ministrami. Nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu zmarł. Po prostu go złożono do grobu. No co prawda gadają tam o jakimś zmartwychwstaniu, ale dlaczego oni mieli tak, dlaczego oni szli tak sfrustrowani? Wiecie dlaczego? Bo mieli złe oczekiwania. Bo mieli niewłaściwe oczekiwania. Oni oczekiwali na coś, czego Bóg w ogóle nie obiecał. Jeśli będziemy mieć niewłaściwe oczekiwania, jeżeli nie będziemy dobrze znać Boga, jeżeli będziemy oczekiwać na coś, czego On nie obiecał, to nie zdziwmy się, że będziemy przeżywać rozczarowania. Bóg jest wierny, niesamowity. Bóg jest wierny swojemu słowu i swoim obietnicom. Ale nie naszym wyobrażeniom o tym, jaki On jest. Wiecie, Bóg nigdzie w swoim słowie nie obiecał nam beztroskiego życia, takiego high life, że wszystko będzie idealne, że nic się nie wydarzy, nic podobnego. Ale obiecał nam, że będzie z nami. Pamiętacie to słowo, na świecie ucisk mieć będziecie. Świetnie brzmi, nie? Zachęta, nie? Ale ufajcie, jestem z wami. Ja zwyciężyłem świat. W psalmie 91, pod koniec tam jest napisane, ja będę z nim, gdzie? W niedoli. Będę z nim w niedoli. Niedola jest wpisana w scenariusz życia chrześcijanina. Może tak być. Ale Jezus mówi, Pan Bóg mówi, będę z nim, wyrwę go, czcią obdarzę i tak dalej. Musimy rozumieć, że Bóg takie sytuacje również dopuszcza. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, możemy być zdziwieni i rozczarowani. Druga rzecz, niesamowicie ważna rzecz, musimy dobrze znać Boga i wiedzieć, że On jest zawsze dobry. Wierzysz w to, że Bóg jest zawsze dobry? To powtórzmy to za mną razem. Bóg jest zawsze dobry. Jeszcze raz, bo nie wyszło nam. Bóg jest zawsze dobry. Amen. Wiecie co? Tylko to wyznanie musi być tak samo mocne dzisiaj, kiedy może jest w miarę okej, jak wtedy, kiedy się wszystko chwieje. Jak wtedy, kiedy przeżywasz dramat. Jak wtedy, kiedy ci się grunt spod nóg usuwa. Musisz wiedzieć, że Bóg jest zawsze dobry. Że w tym momencie Bóg jest do ciebie tak dobry. Że to, co cię spotyka lub to, co przechodzisz, do czego Bóg może jakoś mógł dopuścić, to jest podyktowane Jego miłością, Jego dobrocią w stosunku do ciebie. Wiecie, to jest prawda, którą wielu nie chwyta. To jest prawda, którą z wielu ma problem, zwłaszcza kiedy przeżywają problem. Mówią, co? To ma być miłość Boża? Jak ja tak przeżywam, jak ja tak cierpię, jak takie sytuacje są, to jest miłość? To jest niezrozumienie Boga, jeżeli masz takie pytania. Bo Bóg wie, co robi. I to jest Jego miłość. Wiecie, Rzymian 11:33, przeczytam znowu z tego nowszego tłumaczenia, brzmi tak. Apostoł Paweł mówi tak. Jak niezgłębiona jest mądrość, wiedza i bogactwo Boga. Jak niedościgłe Jego decyzje i sposoby działania. Bo któż poznał myśli Boga? Któż może zostać Jego doradcą?
Apostoł Paweł w pierwszych słowach tego wersetu zachwyca się nad mądrością, nad wiedzą, nad doskonałością Boga. On zna moje życie, twoje, wie, co będzie za lat kilka, jakie będą okoliczności naszego życia, wszystko wie. Kto może lepiej pokierować naszym życiem, jak nie on? Ale widzicie, dalej apostoł Paweł zachwyca się i mówi tak, jak niedościgłe, czyli idealne, doskonałe, trudno ich doścignąć wręcz, są decyzje i sposoby działania. Nie każda decyzja Boga nam się podoba. Nie każdy sposób działania Boga nam się podoba. Bo wiecie, kiedy trzeba przechodzić przez operację, przez chemię, przez różne inne sprawy, to gdzieś wewnątrz by się wydawało, ja bym to zrobił lepiej. Boże, gdybym ja mógł zadecydować, to ja bym to zrobił lepiej, szybciej, prościej. Cyk, uzdrowiony. I wielokrotnie tak jest. Ale kiedy tak nie ma, to nie znaczy, że Bóg się myli. Bóg ma swój doskonały sposób działania. Nie próbujmy być jego doradcami. Moi drodzy, jak powiedziałem, to zamykam ten pierwszy wątek, ten pierwszy jakby wstęp. Jak powiedziałem, nie jest on jakby najważniejszy, by osiągnąć pomoc od Boga, ale kiedy się opóźnia, to jest czymś takim stabilizującym nas, dającym nam horyzont i właściwe spojrzenie, że Bóg jest zawsze dobry. Trzymajmy się tego mocno. Wracam do głównej myśli, która sobie tak powiedziałem, biegnij do tronu łaski, a znajdziesz pomoc. Biegnij do Niego, a znajdziesz pomoc. Ale tam jest jakiś wstęp. Przyjdźmy tedy z ufną odwagą. Zanim staniesz przed tronem łaski, potrzebna ci jest odwaga. Po co? Czemu tam jest ten wstęp, że masz mieć zaufanie i odwagę, odważnie przyjść do tronu łaski? Zobaczmy, do kogo ten list jest napisany. Do Hebrajczyków, czyli Żydów. Żydów, którzy przez całe stulecia żyli w pewnych warunkach. Czyli w takich świadomości, w takich warunkach, że do tronu łaski, do Bożego tronu, w miejsce najświętsze wstępował tylko kapłan. I to jeszcze po specjalnym przygotowaniu. Rozumiemy to? I ten kapłan musiał być naprawdę sumiennie do tego przygotowany. Gdyby on coś zawalił, to nie wyszedłby stamtąd żywy. Tron łaski, miejsce święte. Nawet było tak, chyba wiecie o tym, że kapłan wchodzący tam miał linkę u nogi. Gdyby w razie czegoś nie dopełnił, gdyby tam padł trupem, żeby go szło stamtąd wyciągnąć. I Żydzi żyli w takim czymś. Żydzi wiedzieli o tym, że to miejsce, tron łaski, miejsce najświętsze, było dla nich niedostępne. Ale teraz się wszystko zmienia. Zasłona została rozdarta. I teraz do nich jest uwaga, a teraz wejdź tam. Ja? Tak, wejdź w to miejsce. Z odwagą wejdź w to miejsce. Wiecie, co się stało? Bóg się zmienił? Co się stało? Bóg się zmienił? Że wcześniej mógł tam wejść ktoś, kto był absolutnie święty, a teraz tam może każdy wchodzić? Bóg się nie zmienił. Ale wiecie co? Tu jest niesamowita sprawa. To, że nas zaprasza, to znaczy, że jesteśmy święci. To, że tam nas zaprasza, to jesteśmy tak święci, jak ten arcykapłan, czy ten kapłan. Wiecie, kiedy Bóg patrzył wtedy na kapłana stojącego w tym miejscu, patrzył na niego i widział go świętym. Poprzez krew baranka, którego wcześniej zabił, czy jakąś inną ofiarę, poprzez wszystkie te rzeczy, które musiał dopełnić. Pan Bóg patrzył na niego i mówił, jesteś święty, dlatego cię przyjmuję. A teraz, kiedy ja i ty stoimy w miejscu przed jego tronem, Pan Bóg na mnie i na ciebie patrzy i mówi, jesteś święty. Przez pryzmat krwi Jezusa. Tylko i wyłącznie. To jest niesamowite słowo, niesamowite zdanie, że o mojej i twojej świętości decyduje krew Pana Jezusa. Nic innego. To jest podstawa, to jest fundament, na której my stoimy w miejscu świętym. Jeremiasz kiedyś mówił takie zdanie, mówiąc o Jezusie, a imię Jego będzie Pan sprawiedliwością naszą.
Pan sprawiedliwością moją i Twoją. Gdzie kiedy stoję przed Bogiem, On na mnie patrzy i widzi sprawiedliwość Chrystusa na mnie. Nie moją własną, Jego sprawiedliwość. I to jest coś, co nam pozwala stać w miejscu najświętszym, przed Bożym tronem. Nie czujesz się tak? Pytanie. Nie czujesz się tak? Czujesz się święty? Czy myślisz, pastorze, co ty gadasz? Ja i święty. Kiedy myślisz o swoim życiu, kiedy myślisz o tym, jak Bóg patrzy na ciebie, to raczej ci się wydaje, że Bóg jest po prostu zdegustowany twoim życiem. Wydaje ci się, że Bóg mówi, no jak ty wyglądasz? Jak ty żyjesz? Tak to jest w końcu. Moi drodzy, jeśli jesteś Jego dzieckiem, to fakt jest taki. Fakt jest taki. Krew Jezusa decyduje o twojej świętości. To jest fakt. Możesz go przyjąć albo nie przyjąć. Wiecie, diabeł przychodzi z tymi oskarżeniami. To diabeł przychodzi z tymi myślami, przed którymi mówiłem przed momentem. To diabeł przychodzi i wyciąga ci stare grzechy, dawno przebaczone. To diabeł przychodzi i teraz kwestia, kogo będziesz słuchał. Czy poddasz się tym oskarżeniom? Czy będziesz miał twardy fundament pod nogami i powiesz, jestem święty przez krew Jezusa. Sprawiedliwość Jezusa jest na mnie. Rzymian 8:1 jest napisane, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. Jeśli jest potępienie, to znaczy, że diabeł cię okłamuje. Jeśli jesteś, czujesz się potępiany, oskarżany, to znaczy, że diabeł cię oskarża, kłamie, a ty w to wierzysz. To jest niezwykle mocne. Oczywiście jest tu bardzo ważne zdanie dla tych, którzy są w Chrystusie. Dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy są nowymi stworzeniami. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli krew Chrystusa cię obmyła, jeśli należysz do Niego, to jest słowo dla ciebie. Ale jeśli nie, albo jeśli zlekceważyłeś Jego łaskę, iż byle jakim życiem odpadłeś od Niego, to jest inne słowo. Jan 3 rozdział, ostatni werset tego rozdziału jest dość przykre słowo, ale mówi o kimś, kto nie jest w Chrystusie, że gniew Boży na nim ciąży i nie ma życia w nim. Musimy to rozumieć, bo to nie można grzechu przykryć łaską. Oczywiście łaska sprawia, że jeśli człowiek pokutuje, jest zbawiony, stoi na tym fundamencie. Ale jeśli ktoś nie jest w Chrystusie, no to ma ciężką sprawę. To gniew Boży na nim ciąży. Więc jeśli jesteś w takim momencie, nieważne jak twoje życie wygląda, czy jesteś młodszy, czy starszy, czy widać grzech, czy nie widać, wszystko jedno. Pamiętaj, jeśli nie jesteś w Chrystusie, to gniew Boży na ciebie ciąży. Ale Jezus chce i wzywa cię do upamiętania. Jezus chce, abyś do Niego przyszedł. Jest łaska. Ale wracam do tego słowa. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Dla tych, którzy są w Chrystusie. To jest nasza podstawa, to jest nasz fundament. To nie jest przyzwolenie na grzech. Oczywiście o tym już wspomniałem i nie chcę tego rozwijać. Ale musisz znać swój fundament. Musisz znać swoją pozycję. List do Kolacjan, list do Efezjan mówi o twojej i mojej pozycji w Chrystusie. Jesteś Jego dzieckiem. Jesteś domownikiem. Niesamowity jest ten fragment z listu do Efezjan, że jesteś Jego domownikiem. Mi się tak strasznie to podoba. Wyobraźcie sobie teraz obraz dwóch osób. Jeden i drugi ma po prostu problem, prośbę, potrzebę. Jeden mieszka w domu, jest domownikiem. Nie wiem, załóżmy, jest głodny. Prosta sprawa, jest głodny. Problem? No, wyobraźmy sobie. Ale jest domownikiem. I co robi? No proste. Jest domownikiem, to jest jego. Idzie do lodówki, otwiera i ma. No bo jest, załóżmy, dzieckiem. Jeśli jest za mały, to przyjdzie, tato, mamo, daj mi jeść. W czym problem?
Ale wyobraź sobie kogoś, kto nie jest domownikiem. Kogoś, kto, nie wiem, życie jego się gdzieś potoczyło tak, że nie ma co jeść, nie ma gdzie mieszkać. Nie mówię tutaj o jakichś wykorzystywaczach, ale mówię o jakichś trudnych sytuacjach. Myślę, że zanim zapuka do którejś drzwi o pomoc, to przejdzie 10 innych, bo go wstyd. Bo wstyd go gdzieś o coś poprosić. W końcu zapuka gdzieś i cały zestresowany prosi i nie wie, co go spotka. Czy dostanie, czy nie dostanie. Czy go pogonią od tych drzwi, czy mu dadzą coś do zjedzenia. Widzicie tą straszną różnicę? Na jakiej podstawie przychodzimy do ojca? Jak przychodzisz, masz problem, kim się czujesz? Jesteś, wiesz, że jesteś dzieckiem? Wiesz, że jesteś domownikiem? Wiesz, że to należy do ciebie? To jest niesamowite, ale ojciec syna marnotrawnego, kiedy rozmawiał z jego starszym bratem, co mu powiedział? Synu, wszystko, co moje, jest twoje. Synu, dziecko moje, Bóg dzisiaj mówi do ciebie, wszystko, co moje, jest twoje. Należy brać, należy się tym cieszyć. Możemy żyć w obfitości. To jest jego plan dla ciebie. Jakub w jednym miejscu pisze, nie macie, bo nie prosicie. Proste. Wielu nie prosi, bo czuje się zbyt mało godnym, żeby o to prosić. Albo wydaje się mu, że ten problem jest nie aż tak wielki, żeby o niego prosić. A Jezus mówi, że on przyszedł, aby jego życie miały, przepraszam, żeby jego owce miały życie. I to obfite. Nie byle jakie. I to obfite. Jeśli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre rzeczy, o ileż ojciec wasz wam chce dać. Musimy zobaczyć serce ojca. Musimy zobaczyć, on naprawdę nam chce dać. Ale przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, kim my jesteśmy, żebyśmy mieli właściwe spojrzenie na siebie. Przystąpmy do niego z ufną odwagą. Przychodź do tronu łaski. Przychodź po pomoc odważnie. Z ufaniem, że on jest twoim ojcem, że on ci to naprawdę chce dać. A ty masz do tego prawo, bo jesteś jego dzieckiem. Bo stoisz w miejscu, gdzie Bóg patrzy na ciebie i widzi Chrystusa sprawiedliwość na twoim szatach. Widzicie świętym poprzez krew Jezusa. Patrzy przez pryzmat krwi Jezusa i widzicie świętym. I to jest podstawa do tego, żeby tam stać. A więc ten początek, ja to mówię bardzo skrótowo oczywiście, zrozummy, że mamy jakby prawo przychodzić z ufną odwagą. Więc główna myśl dzisiejszego przesłania była: biegnij, a otrzymasz pomoc. Przystąpmy, a znajdziemy pomoc. Wołaj mnie w dzień utrapienia, ja cię wyrwę, a ty mnie uwielbisz. Pierwszym jakby przeszkodą czy problemem, która nas powstrzymuje czy ogranicza nasze przychodzenie, jest to, co przed sekundką powiedziałem, czyli nasze niewłaściwe spojrzenie na samych siebie. Ale drugim problemem, który nas jakby będzie blokował czy ograniczał, że nie w pełni będziemy przychodzić, jest złe spojrzenie na Boga. I o tym parę słów. Może głupie pytanie zadam, ale chcę zadać, jaki jest twój Bóg? Śpiewaliśmy pieśń przedostatnią, chyba. Jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Chcę zadać sobie i wam to pytanie, jaki naprawdę jest twój Bóg, jakim masz patrzenie na Boga, jak wielki jest dla ciebie twój Bóg. Wiecie, my wszyscy powiemy, że jest Bóg wszechmogący. Wszyscy powiemy, że jest potężny, wielki, cudowny, czyni cuda. To jest, że tak powiem, dobra, właściwa wiedza teologiczna. Ale moje pytanie sięga dużo głębiej. I ostatnio sobie go często zadaję, później powiem dlaczego. Jaki naprawdę jest mój Bóg? Jak ja go naprawdę widzę? Żeby to brzmiało jaśniej, posłużę się pewną historią, pewnym zdarzeniem, które wydarzyło się autentycznie, naprawdę w życiu pewnego pastora. Dziś jest dosyć znanym pastorem, nie będę mówił jego imienia. Chociaż to znane jest, jest to na internecie też. Kiedy będę o tym mówił, pomyślmy o jego reakcji bardziej w kontekście tego, jak ja bym zareagował. Pomyśl, jak ty byś zareagował w tej sytuacji, którą wam teraz przybliżę.
Lata temu ten młody polski pastor służył w Rosji, chyba to jeszcze Związek Radziecki, był u boku doświadczonego rosyjskiego pastora na trudnym terenie, trudnym znaczeniu tym, że to był teren działania rosyjskiej mafii, gdzie mieli do czynienia z ich działalnością, czyli z trupami, mówiąc brutalnie, na co dzień. I było zdarzenie takie, że w czasie nabożeństwa ta mafia do nich wpada. Sam boss mafii podchodzi bliżej do pastora, który zwiastował w tej chwili i żąda okupu. Żąda okupu. W tym tygodniu ma być okup dla mafii, bo inaczej, mówi, to miejsce stąd zniknie. Zniszczymy was. Ale jak zapłacicie odpowiednią kwotę, to damy wam spokój. Wiecie, jaka była reakcja tego pastora? Powiedział, wynoś mi się stąd. Wynoś mi się stąd, nie dostaniesz ani grosza. Nie przeszkadzaj nam. Ten boss mafii był trochę zaskoczony. Chyba nikt do niego się tak nie odzywał. Ale odwrócił się do pastora i powiedział, już nie żyjesz. I wszyscy wiedzieli, co to znaczy. I wyszedł. A pastor głosił dalej. Kiedy skończył, to ten młody polski pastor do niego przybiegł. Cały zestresowany, trzęsący się i mówi, coś ty zrobił. Czy zginiemy? Zabiją cię. Mnie pewnie też. Zbór nam spalą. Coś ty zrobił. Trzeba zebrać tę kwotę i dać im, nie? A ten rosyjski pastor mówi tak. Jaki jest twój Bóg? Jaki jest twój Bóg? Wiesz, bo mój Bóg da sobie radę z tą mafią. Jeśli twój Bóg nie da sobie rady z tą mafią, to wracaj do Polski. Jaki jest twój Bóg? Ja sobie zadaję to pytanie. Jaki tak naprawdę jest mój Bóg? Wiecie, efekt tego, dokończę tą historię, żeby było jasne. Rzeczywiście, płatny morderca został wynajęty. Ale po drodze, kiedy jechał sprzątnąć tego rosyjskiego pastora, zginął, rozbijając się o drzewo. I przyszła taki strach i taka bojaźń Boża do tych mafiozów, że oni z powrotem przyszli za tydzień na nabożeństwo, ale po to, aby pokutować. Wszystko się zmieniło. Jaki jest nasz Bóg? Moi drodzy, kiedyś uczniowie zapytali, kim on jest? Jaki jest nasz Bóg? To była sytuacja burzy na morzu. Kiedy oni byli przekonani, że już giną. To jest końcówka 4 rozdziału Ewangelii Marka. Kiedy byli przekonani, że ich chwile są policzone, że oni już giną, bo to była potężna burza. 12 czy 13 ludzi w małej łódce, pewnie przeciążona. Bronili się jak mogli, wiosłowali, wylewali wodę jak mogli, ale wiedzieli, że to są chyba ich ostatnie chwile. I spanikowani, drżący ze strachu, budzą Jezusa. Jak myślicie, po co go oni obudzili? Żeby im pomógł, żeby chwycił za wiosło, żeby chwycił za wiadro. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo jak stał się cud, to oni byli w szoku. Gdyby oni wiedzieli, kim on jest, to by go obudzili i powiedzieli, Jezu, wiesz co, już mamy dość tej burzy, uciesz ją. Zgrom to burzę, bo już mamy jej dość. Ale oni zupełnie inaczej zareagowali. Słuchajcie, okazało się, że oni będąc z Jezusem już jakiś dłuższy czas, oni go tak naprawdę nie znali. Bo kiedy się to wydarzyło, to oni pytają się, kim on jest? Kim on jest? Jak wielki on jest? Wiecie, życie przynosi weryfikację naszego spojrzenia na Boga. Uczniowie zmierzyli się z tym pytaniem. Uczniowie zmierzyli się, mieli konfrontację z tym pytaniem, kim jest dla ciebie Bóg? Jak wielki on jest? Ten polski pastor miał konfrontację ze swoim patrzeniem na Boga. I my też miewamy. Jeśli nie mieliśmy, to mogą być. Ja nie mówię, że muszą, ale mogą być. Mówię to może też pod wpływem tego, co my w Ustroniu przeżywamy. Jakiś mamy taki trudniejszy czas. Komasacja różnych zdarzeń, różnych chorób przede wszystkim. Przynajmniej chyba 4 osoby chore na raka. Niektóre z przerzutami.
Jeden z nich to młody chłopak, w tym roku maturował, czy jeszcze maturuje, tak, bo jeszcze trwają chyba matury. Różne inne choroby, ale jedna najbardziej nas dotyka. To już chyba ponad miesiąc trwa, ale w danym tygodniu, kiedy to wyszło, to było tak nagłe, tak szokujące. Młoda, według mnie młoda, nie ma 40 lat, kobieta, jeszcze w środę była zdrowa. Nie miała zielonego pojęcia, że jej coś może dolegać. A w sobotę już była diagnoza. Nieoperacyjny guz pnia mózgu. Według lekarzy koniec. Teraz ta diagnoza jest pogłębiona i lekarze nie mają najmniejszych złudzeń. To jest tylko kwestia czasu dla lekarzy. I to jest weryfikacja, jaki jest nasz Bóg. W tym momencie rodzina najbardziej, ale my jako zbór również musimy mieć spojrzenie, kim On jest, jak potężny On jest, jak wielki On jest. Wiecie, reakcja w czasie kryzysu da odpowiedź, jak widzisz Boga, jak wielki jest Twój Bóg. Moi drodzy, to jest takim testem, więc chcę między innymi, moi drodzy, dziś apelować do siebie samego i do nas wszystkich, moi drodzy. Poznawajmy Boga wtedy, kiedy jest jeszcze dobrze. Kiedy nie dzieje się nic tak tragicznego, jak przed chwilką wspomniałem. Szukaj Go, poznawaj Go, bądź w Nim w intymnej społeczności. Niech On Ci się objawia, jakim On tak naprawdę jest. A wtedy, jeśli zdarzy się kryzys, wejdziesz do Niego inaczej. Wejdziesz przygotowany. Psalm 91, już wcześniej zacytowany, rozpoczyna się: ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Wiecie, co znaczy przebywać w cieniu Wszechmocnego? Piękny obraz. Kto był w Izraelu, to wie, bo to tam w Izraelu jest napisane. Słońce jest prosto z góry. Cień to jest parę centymetrów obok. Żeby być w cieniu, to trzeba być przytulonym. Nie ma innego wyjścia. To ten mówi do Niego, że jest mojego Bogiem. Nowsze tłumaczenie mówi, ten nazywa Go swoim Bogiem. Swoim, podkreślam, swoim Bogiem. Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten nazywa Go swoim Bogiem. Tego to nie poruszy. Tam dalej jest napisane, że nie przestraszy się złej wieści, strzały leczącej za dnia, moru i tak dalej. Więc chcę, kochani, do nas, do siebie samego apelować, abyśmy wykorzystywali ten czas i byli w tej bliskiej, intymnej obecności z Nim. Wtedy będziemy wzrastać, wtedy będziemy mieć poznanie, kim On tak naprawdę jest. Potrzebujemy tego objawionego słowa, tego słowa rema, które usłyszysz tylko w przytuleniu, tylko w najbliższej relacji z Nim. Czy kiedyś Jeremiasz, a może otworzę, to jest 32 rozdział, wypowiedział takie zdanie. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. To jest 32 rozdział Jeremiasza, werset 17. Opiszę krótko sytuację, w jakiej znalazł się. Dramatyczna sytuacja dla Jeremiasza. Jerozolima była otoczona wojskiem chaldejskim czy babilońskim. Na jedno to wychodzi. I nikt tak dobrze nie wiedział jak Jeremiasz o tym, że to miasto będzie zdobyte. Że to miasto padnie od miecza, zarazy, głodu, pożarów. On o tym doskonale wiedział. Co gorsza, za to, że to zwiastował, został aresztowany. Znalazł się we wewnętrznym lochu. Mówiąc dzisiejszym językiem, podwójny wyrok śmierci dla Jeremiasza. Sytuacja beznadziejna. I w tych okolicznościach Pan Bóg mu mówi, żeby sobie kupił działkę. Żeby sobie kupił pole i poświadczył to przez świadków. Żeby miał spisane akty notarialne po naszemu. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Przecież to wszystko za chwilkę spłonie.
Na co mi jakiś akt notarialny? Teraz? Wydawać by się mogło idiotyczne polecenie. Ale Jeremiasz zna Boga. Jeremiasz zna Boga i czyni to. Jeremiasz to zrobił i właśnie jak to zrobił, to mówi to zdanie, które przeczytałem. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielkim swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Ale potem Jeremiasz zaczął chyba trochę bardziej trzeźwo myśleć. Dochodziło do niego bezsens tej sytuacji. I zaraz zaczął coraz bardziej myśleć, po co to jest w ogóle, co ja zrobiłem. I dalej jego polemika z Bogiem, ominę trochę wersetów dla skrócenia, 24, 32 rozdziału. Oto wały dosięgły już miasta, dalej Jeremiasz z Bogiem rozmawia. Aby je zdobyto, a miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak to sam widzisz. A jednak Ty, wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie, kup sobie pole za pieniądze i potwierdź to przez świadków. A przecież miasto już jest wydane w ręce Chaldejczyków. Widzicie te jego wątpliwości? I na co chcę zwrócić uwagę? Teraz wkracza na scenę Bóg. I Bóg przemawia do Jeremiasza. Bóg mówi do Jeremiasza. Co Bóg mu powiedział? 27 werset. Oto jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Słuchajcie, to, co mu powiedział Bóg, zmieniło w nim wszystko. Ale czy powiedział mu coś nowego? Przecież on to powiedział parę minut temu. Przecież Jeremiasz to mówi, Jeremiasz to zwiastuje, Jeremiasz to mówi, jesteś Bogiem wszelkiego ciała, nie ma dla ciebie nic niemożliwego. Słyszy za parę chwil to samo. Ale wiecie, na czym polega różnica? Że on to usłyszał od Boga. Na tym polega ta różnica. On to wcześniej wiedział, teoretycznie. Ale teraz on to usłyszał. W relacji, w przytuleniu do Boga on to usłyszał. Wiecie, co to jest usłyszeć słowo od Boga? To zmienia wszystko. To jest kotwicą. Chwycisz się tego, nikt ci tego nie wyrwie, bo powiedział to Bóg do ciebie bezpośrednio. I tego przeżycia życzę sobie i wam jak najwięcej. Niedawno jedna z sióstr, kiedy ją odwiedzałem, starsza seniorka, opowiadała mi taką sytuację z jej przeszłości. Skrócę maksymalnie, straszliwe rzeczy przeżywała w swoim małżeństwie. Jej mąż był tyranem, alkoholikiem, tyranem. Bił ją ile wlezie. I również dzieci. Kiedy on przychodził do domu, to była panika. A kiedy się spóźniał, to już w ogóle. Bo było wiadomo, że będzie jeszcze gorzej. I ona tego już nie potrafiła wytrzymać. Strach był tak potężny, że nie potrafiła sobie z nim dać rady. Jednego dnia, kiedy znowu się spóźniał, po prostu był tak paraliżujący strach, że ona nie wiedziała, co zrobić. Poszła do pokoju. Padła przed Panem. Wylewała swoje serce, modliła się, przytuliła się do Boga tak mocno. I nagle Bóg powiedział jej słowo. Słowo z Ewangelii Jana. Niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie Boga, wierzcie we mnie. Wiecie, ona stała, jakby coś się stało. Jakby ten człowiek nagle był nawrócony. Nic się nie stało takiego. Dzisiaj jest. Dzisiaj są razem z Boże. Ale wtedy ona wstała z taką odwagą, gdzie spojrzała nad łóżkiem, to słowo było napisane. Ona znała to słowo na pamięć. Ale różnica była taka, że teraz to usłyszała bezpośrednio od Niego. I to wszystko zmieniło. Słowo rema, które powie Ci Bóg. Ale musisz go chcieć usłyszeć. Musisz stworzyć warunki do tego, żeby ono było Ci powiedziane. W biegu go nie usłyszysz. Przed telewizorem go nie usłyszysz. Przed komputerem go nie usłyszysz. Usłyszysz go na kolanach. Usłyszysz go w relacji z Jezusem. I ono zmieni wszystko. Jam jest Bóg Wszechmogący, nie ma dla mnie nic niemożliwego. Moi drodzy, kończąc już powolutku, wiecie, jak kaznodzieja mówi, kończąc to, to wiecie, jak to jest. Ale no, próbujemy.
Próbujemy lądowanie. Bóg jest ekspertem od rzeczy niemożliwych. Zdajecie sobie z tego sprawę? Nie ma dla mnie nic niemożliwego. To mówił do Jeremiasza, to znajdziemy w Ewangeliach. Jezus mówi do ciebie dzisiaj, drogi przyjacielu, droga siostro, bracie, dla mnie nie ma nic niemożliwego. Bóg jest naprawdę ekspertem od rzeczy, kiedy jest wszystko niemożliwe dla nas, ale nie dla Niego. Gdybyśmy spojrzeli na Biblię, to po prostu każdy rozdział jest tym natchniony. Stary Testament tak samo. Gdybyśmy popatrzyli na to, jak Bóg wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, same rzeczy niemożliwe, a Bóg rozwiązywał. Kiedy stanęli ostatecznie przed Morzem Czerwonym, masakra jakaś, nie? Morze przed nimi, armia za nimi i morze się otwiera. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni już do tych słów, do brzmienia tych słów. Nie wiem, wakacje się zbliżają, może ktoś będzie nad morzem. Stań sobie na plaży, spróbuj kawałek przejść. 2 metry zrobisz, woda po pas. A do Szwecji trochę jeszcze jest. I tu wyobraźmy sobie ten niesamowity cud. Pan Bóg otwiera im morze. Wały wody, oni idą. A potem zamyka się morze i wróg ginie. I tych przykładów jest setki. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Spójrzmy na Jezusa. Spójrzmy, jak Biblia opisuje służbę Jezusa w Ewangeliach. Wystarczy choćby ten jeden rozdział, o którym wspomniałem, Ewangelia Marka. Dotknąłem wtedy 4 rozdziału końcówki. Zobaczmy na 5 rozdział. Choćby ta burza na morzu, która zakańcza rozdział 4. Moi drodzy, dla nich to było pewna śmierć, ale nie dla Jezusa. Oni już byli przekonani o tym, że giną, ale Jezus stał i jednym słowem wszystko uciszył. Może w twoim życiu dziś szaleje burza jakaś. Nie ma dla Niego nic niemożliwego. Uchwyć to. Nie ma dla Niego nic niemożliwego. On może to w jednym momencie wszystko odwrócić. Dalej spotykamy początkiem 5 rozdziału, jak Jezus z uczniami dopłynął na tą drugą stronę. Spotyka tam człowieka opętanego przez legion demonów. Zobaczcie, jak straszna sytuacja. Jak beznadziejna sytuacja. Nikt mu nie mógł pomóc. Jedyna pomoc, którą ludzie chcieli mu ofiarować, to go związać. Żeby przynajmniej się nie okaleczył, żeby się nie zabił. Ale i nawet tego nie mogli, bo i to zrywał. Jaki nieszczęśnik. Nie było sposobu, nie było możliwości mu pomóc. Niemożliwa sytuacja, ale nie dla Boga. Jezus przychodzi i jednym słowem uzdrawia, uwalnia. Jezus chce powiedzieć, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. A potem, zaraz dalej, czytamy o kobiecie, która cierpiała na krwotok 12 lat. 12 lat lekarzy wszystkich zaliczyła i nic nie pomagało. Znacie coś takiego? Kiedy lekarz ci mówi, skończyły się nasze możliwości. Wszystko już spróbowaliśmy. Medycyna już wyczerpała swoje możliwości. Nie mamy pomocy. Ale nie dla Jezusa. Jedno dotknięcie z krawka Jego szaty. Z wiarą. Z wiarą dotknięcie Jego szaty spowodowało, że była natychmiast zdrowa. A potem czytamy o córeczce Jaira. Tam sprawy zaszły jeszcze głębiej, bo ona umarła. Widzicie, sytuacja już w ogóle nie do odwrócenia. Jeszcze miał nadzieję Jair, że no, jeśli zdążą, to coś się może wydarzyć. Ale nie zdążyli. Przychodzą domownicy Jaira i mówią, daj już spokój. Już zostaw nauczyciela. Wracaj, żona cię potrzebuje. Zajmij się pogrzebem. I wtedy słyszy te niesamowite słowa. Nie bój się, tylko wierz. I wierzę, że dziś Jezus chce ci powiedzieć właśnie to samo. Nie bój się, tylko wierz. Tylko wierz, bo dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Bo dla mnie, mówi Jezus, nie ma rzeczy niemożliwych.
I wiemy, co się stało. Córeczka odzyskała życie i zdrowie. Gdzie my mamy swoje problemy. Ludzkie diagnozy, o których wam wspomniałem, choćby u nas. I w tym wszystkim Jezus dzisiaj nam chce powiedzieć, nie bój się, tylko wierz. Moi drodzy, Bóg może dzisiaj słucha, co ty mówisz. Bóg może przygląda się twojemu problemowi. I chce ci powiedzieć, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Nie wyolbrzymiajmy, nie stawiajmy wyżej naszych problemów niż Jego mocy. Chciałbym dzisiaj zachęcić nas do tego, abyśmy się naprawdę modlili o potrzeby swoje. Nawet nie mówię tylko o tym, że na zakończenie tego nabożeństwa, choć mam nadzieję, że też. Że będziemy się modlić na zakończenie nabożeństwa. Ale chciałbym zachęcić nas do tego, żeby to był styl naszego życia. Żeby to było coś, co naprawdę będziemy żyć w ten sposób. Żebyśmy rozumieli, że mogę przyjść przed Jego tron z ufną odwagą. Ufną odwagą, co mówiłem wcześniej. Masz tam wejście. Wykorzystaj to. Bądź odważny. Jezus ma dla ciebie pomoc. Nie bój się, tylko wierz. Jezus ci mówi, nie bój się, tylko wierz. Jestem Bogiem Wszechmogącym. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. I pamiętaj, że On przyjdzie z pomocą. W najlepszy sposób. W najlepszym czasie. W najlepszy sposób. Dlatego, kochani, kończąc już naprawdę, zachęcam nas do tego, abyśmy teraz przyszli do modlitwy. Z czymkolwiek. Może jesteś jeszcze w sytuacji po tej drugiej stronie, czyli jeszcze gniew Boży na ciebie ciąży. Może jesteś w sytuacji, kiedy tak naprawdę jeszcze nigdy swojego życia Jezusowi nie oddałeś. A może kiedyś oddałeś, ale się pogubiłeś. Zachęcam cię, abyś wybrał życie, abyś żył. On ma dla ciebie łaskę. Popatrz, jaką obfitość ma dla ciebie. On chce ci powiedzieć, że cię tak bardzo kocha, ale musisz do niego przyjść. Nikt ci go na siłę nie wciśnie. Ale Jezus chce dotknąć twojego serca. A jeśli przeżywasz jakiś problem, czy to zdrowotny, czy to rodzinny, czy jakikolwiek inny, Jezus ci mówi, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Pozwól mi zadziałać na moich warunkach. W Twoim życiu. Amen.